Skoro iPhone znalazł swój idealny design, to Samsung stwierdził, że też należy znaleźć idealny design, szczególnie, że wiążą się z tym oszczędności. Jak chcecie oryginalnego telefonu, to Nubia już tak pojechała w oryginalność, że no właśnie, nie wiem, albo czuć kąpiel, albo po prostu pokochać. Cześć, witajcie. Witajcie, poranek u mnie jeszcze mroźny, ale podobno zapowiadają jakieś odwilże i do 10 stopni ma być na święto. Upał. To Tak, a w zaczniemy tak dzisiaj raczej od lepiej. trojaczków Vivo, bo Vivo wypuściło z dawna zapowiadane serię S18 wreszcie, gdzie poza podstawką jest jeszcze egzemplarz z literką E i S18 Pro, który jest najmocniejszy. Tak, E jest akurat najtańszy i w sumie najmniej ciekawy, chociaż wszystkie te smartfony mają pewne fajne cechy. Nie można powiedzieć, że nie, nawet ten najtańszy może dać się polubić, bo ma fajny OLEDowy wyświetlacz Full HD do 1800 nitów, osiągający jasność ze 120 Hz odświeżaniem. 50-megowy aparat z optyczną stabilizacją też nieźle, ma IP54, jeżeli chodzi o szczelność. Także zapowiada się całkiem przyjemny średniaczek. On ma Dimensity 7200, więc też w sumie nie najgorzej. I 80-watowe ładowanie, chociaż baterię ma tylko 4800, w sumie najmniejszą z tych wszystkich modeli. Jak przyjrzycie się ekranom, to zobaczycie, że ten najtańszy ma po prostu płaski ekran z ramkami, Tak. natomiast pozostałe mają rzeczywiście te ekrany pozawijane. Oglane, Poza tak. tym ten najtańszy ma również design, którego chyba nie widziałem jeszcze. Vivo to jest lemur 90 stopni obrócony w lewo. Tak, przekrzywiony lemur. Przy czym no tutaj próbowali jakby zachować symetrię, bo tam dodali, jest taka pierścieniowa jakby dioda LED, która ma tam świecić w różnych kolorach, dzięki czemu no, ma zapewnić takie naturalniejsze doświetlenie planu, bo może świecić cieplejszą albo chłodniejszą barwą, no, zależnie od W ogóle zdaje konfiguracji. się z tymi LEDami pojechali, bo w pozostałych egzemplarzach też są takie te Tak, takie. tylko już mają inny kształt, bo pozostałe egzemplarze mają z kolei tą ramkę już na aparaty prostokątną, no i ta dioda też ma taki bardziej prostokątny plan, nieokrągły. Konkretnie różnią się jeszcze procesorami, ale zróbmy może po kolei, bo wszystkim pomieszamy w głowach. Tak jest. Ten O, najsłabszy, najtańszy czyli powiedzieć. najtańsza, dość powiedział, że ładowanie 80-watowe, bateryjka 4800, ma Dimensity 7200, AMOLEDowy wyświetlacz Full HD pracujący przy 120 Hz, także całkiem fajnie i kontrast jest niezły, jasność szczytowa jest tam bardzo fajna. Jeżeli chodzi o wersję pamięci, RAM jest tylko jeden, to jest 12 giga i dwie wersje flasha, 256 albo 512. Aparaciki 50 plus 2 plus 16 z przodu, także tutaj jest stosunkowo biednie. No, biednie, nie biednie, no, jako tako bym powiedział, to jest chyba dobre określenie. Czy na dzisiaj to jest taki standard nawet z niskiej półki, że tam jest 50, która najczęściej robi 12-megapikselowe zdjęcia na dzień dobry, chyba że się ustawi wysoką rozdzielczość, to wtedy ojej, strzeli te 50 To megapikseli natywne. tylko po co? No co jest fajne, to we wszystkich tylnych aparatach, bo i pozostałe modele też mają 50-tki, tylko trochę inne oczywiście, z większą matrycą. Co jest fajne, to wszystkie te trzy modele, nawet te najtańsze, mają optyczną stabilizację w tylnym aparacie, co jest jednak sporą wartością dodaną, nawet w tanim telefonie, bo o cenach to za chwilkę. Podstawka ma Snapdragona 7 z kolei, baterie 5000 już pełne tym razem. Nie wiem, dlaczego 4800 w tym słabszym wpakowali, ale tutaj jest 5 pełne, też 80-watowe ładowanie, też AMOLED 678. Tutaj jest rozdzielczość troszkę wyższa, bo jest 1260x2800. 120 Hz również odświeżanie i tutaj kosmiczne zupełnie wartości próbkowania dotykowego, bo oni tam podają 2 GHz, tak? Czyli 2000 No tak, Hz. ale to jest w szczycie.
co jest, no właśnie, jest w szczycie, ale przezabawne jest to, że w przypadku Pro podają to próbkowanie dotykowe takie domyślne na poziomie 300 MHz, natomiast jeżeli chodzi o tą wersję podstawową, nie podają, podają tylko te 2000 MHz i po prostu trzeba się z tym bujać. Aż dzisiaj mnie nawet user jeden zapytał, czy się wam jedno zero nie przekręciło. Nie, nie przekręciło Nie, się, podali producent tak podaje. 2000 Hz, ale faktycznie, tak jak Jacek powiedział, myślę, że to bazowe w obu przypadkach to jest 300 Hz i tyle. No tak, ale to możemy się domyślać, bo to są To podobne wyświetlacze, procesory aż tak bardzo się nie różnią, żeby było jakoś inaczej. dokładnie. Także bardzo możliwe, że jest, ale no mówię, producent po prostu nie podaje, bo ja dzisiaj specjalnie No tak, przewertowałem no. wszystkie możliwe miejsca, gdzie mógłby ewentualnie producent podać u siebie na stronach. Nie ma po prostu. Oj tam zapomniało się. Ekrany mają jasność do 2800 nitów, jeszcze można dodać. Przyciemnianie PWM 260 Hz i 10-bitowe kolory. Tak, jakby jeszcze, że tak powiem, skończy temat ekranów. No i Też jest. tutaj jest znacznie więcej tierów pamięci, tak? Bo Tak. tutaj mamy O. 8, 12 albo 16 RAM-u, 256 albo 512 w pamięci użytkownika. No i troszeczkę inne aparaty w tej podstawce, bo tam jest, tak jak Adam powiedział, 50 plus 8 z tyłu i 50 również z przodu do selfików. Tak, Pro ma lepszy aparat, zdecydowanie, No bo tak, w główny przypadku. został taki sam, natomiast szerokokątny dodali 50, więc jest bardzo dobrze. W I przypadku dwunastka. Pro nawet podali matrycę, bo tam jest IMX 920, jeżeli chodzi o główny, natomiast ten szerokokątny 50 to jest Samsunga JN 1. No i dwunastka portretowa, która podejrzewam, że najbardziej może ucieszyć, bo twierdzą, że tam jest bezstratny zoom dwukrotny. No może być, tak. No, na bazie samego obiektywu może tak być. Jeszcze z ciekawostek, warto powiedzieć, jest rozbieżność, jeżeli chodzi o typy pamięci w podstawowym modelu, bo generalnie on ma DDR4X UFS 2.2, ale w topowym wydaniu, czyli 16512, ma już DDR5 i UFS 3.1. I takie właśnie też pamięci znajdziemy już we wszystkich wydaniach modelu Pro. W Pro już nie ma rozróżnienia, zawsze jest 5X Tylko i 4. pamiętajcie, że podstawka, te wyższe pamięci to jest tylko i wyłącznie ten najbardziej topowy, czyli Tak. 16 plus Jedna wersja 512 i jest tam lepsza. jest. 512 na przykład w wersji 8 GB RAM albo 12 już nie jest niestety ten wyższy, lepszy UFS. Tylko jedyny topowy zestaw. Co do cen, słuchajcie, generalnie, no tych cen jest mnóstwo, więc nie będę wam jakby wszystkiego czytał. Najtańszy model zaczyna się od 1160 zł. Potem mamy S18 w cenach tam od 1200 z groszami, 270 po 1660. A model Pro zaczyna się od 1770 zł i już najdroższe wydanie, jakie w ogóle wychodzi, to jest niecałe 2050, przy czym to są ceny przeliczane, pamiętajcie, z juanów, więc bez naszych tutaj europejskich podatków. Jeżeli chodzi o ten najwyższy model, to tam jest z kolei Dimensity 9200 z plusikiem. Także w zasadzie rzeczywiście najbardziej wydajny z tej trójki procesor. Jeżeli chodzi o aparaty, tam, tak jak powiedzieliśmy, jest całkiem fajnie. Jeżeli chodzi z kolei o pamięci, nie wiem, Adaś, czy podałeś wartości 256, Tak. 512 i I 12 albo 16 RAM-u. I tutaj, tak jak Adam wspomniał, jest ten najwyższy. No i 54 też pewnie mówiłeś już, tak, we który zwrócił wszystkich jest uwagę. IP54, we wszystkich oczywiście jest Android 14. No i wiadomo, na Chiny jest interfejs OriginOS, ale to mówimy cały czas o dystrybucji chińskiej, bo no, na razie o dystrybucji, nazwijmy to, międzynarodowej. Raczej nie ma co mówić jeszcze, bo nic nie wiadomo, tak? Kolejną premierą mijającego tygodnia było Realme C67 5G i ono się pojawiło stosunkowo niedawno i wyłącznie w Indiach na razie. I to jest smartfonik, nie wiem, Adaś mu zapowiadał chyba, że kolejny lemur nam się pokazał, Tak, to kolejny właśnie lemur, ten bo lemur. znowu dwa wielkie obiektywy z tyłu i malutka buźka z diody LED poniżej. No to po prostu musicie zobaczyć. Fajny jest ten jeden kolor taki. No jakiś taki, no nie wiem, no Cieniowany selenowo. Saladin.
seledynowo-żółty, jakaś limonka, no, fajny, sympatyczny kolorek. Drugi jest taki fiolet, ale prawie że czarny. Tak, oni go nawet nazywają fiolet, ale na renderach wygląda, jakby był czarny. Na, Wygląda nie, jak na czarny. niektórych widać, że tam jest ten połysk taki No taki ciemnego bardzo delikatny. fioletu. Tak, aparat z tyłu, no to wiadomo, 50 i 2 do rozmywania tła. Z przodu 8, więc taka widać, no podstawa, można powiedzieć. 6,7 cala IPS w roli wyświetlacza, Full HD ze 120 Hz odświeżaniem, jasność do 680 nitów. Pod ekranem siedzi Dimensity 600 z plusem. No niestety RAM się zaczyna już od 4 GB, także, ale na pocieszenie szóstka też jest i pamięć 128 GB. I jeszcze do tego wirtualny RAM 6 GB Smartfonik absolutne minimum ze względu na pamięci, jakie ma, bo No no, właśnie. tutaj, żeby to działało lepiej rzeczywiście, żeby klient się zdecydował na 6 giga, a nie na 4 giga. Ładowanie jest sympatyczne, to jest sporo rzeczy, które jakby zachęcają do zakupu tego smartfona, natomiast jego najsłabszym punktem są rzeczywiście pamięci, bo i A. 128 dla użytkownika i ta wersja 4-gigowa. No niekoniecznie, na szczęście jest to tani telefon i do tego ta różnica w cenach no nie jest kolosalna. Oczywiście znowu mówimy ceny z Indii, więc wiadomo, że u nas by były wyższe, natomiast w Indiach to jest 670 niecałe złotych i 710, czyli tam umówmy się, że zdecydowanie warto wybrać tą nieco droższą, ale za to z lepszym RAM-em, no bo no mamy 6 plus 6 wirtualnego, no to już jakoś powinno działać. Bateria 5000, ładowanie 33 W. No, o taki przeciętniaczek, a ja tu jeszcze chciałem dodać, że on jest bardzo podobny, chociaż nie identyczny, od razu mówię, przynajmniej na pewno w kwestii aparatów fotograficznych, ale i wygląda podobnie. Są bardzo podobne konstrukcje Realme 11X 5G, Realme 11 5G. A do tego w tym tygodniu wypłynęły już tak oficjalnie, chociaż myśmy już o nich mówili, jeszcze Realme V50 i V50S. Te telefony są bardzo zbliżone specyfikacyjnie, oni się różnią tam dosłownie pojedynczymi elementami, no i oczywiście rynkami, na jakie trafiają, no bo V50, V50S to są na Chiny i to jest w zasadzie jeden czort, jeden kij, ten telefon tylko jest do sprzedaży operatorskiej i pozaoperatorskiej tak naprawdę. I tylko dlatego się chyba różni nazwą, o ile pamiętam. Tak, no bo No i tam nie widać żadnych różnic specyfikacji zupełnie. I one mają w sumie prawie że taką samą specyfikację jak ten Realme C67 z Indii, pomijając aparat fotograficzny. I to samo dotyczy Realme 11X 5G i 11 5G, które z kolei tam gdzieś też w Azji pokutują, ale już oczywiście na innych rynkach. I jeszcze się upewniam, no tak, mają jeszcze trochę lepsze aparaty, bo na przykład ten X ma 64-megowy, a ten drugi ma, próbuję sobie, no muszę niestety podejrzeć, bo nie mam aż takiej, też 64-megowy. No czyli powiedzmy, że te jedenastki z jedenastką nazwie mają najlepsze aparaty, potem mamy w dół trochę schodząc z tego C67, a V50 z Chin mają najsłabsze aparaty, w skrócie. A reszta to jest jeden kij i oczywiście wszystkie są z lemurem na plecach. Przejdziemy chyba do kolejnej premiery potrójnej właściwie Samsunga, chociaż dziwna to premiera, bo premiera w Wietnamie. Ja się zdziwiłem troszeczkę, bo byłem pewien, że te smartfony pojawią się także na rynkach europejskich, tym bardziej, że nie jest tak najgorzej, jeżeli chodzi o specyfikacje, natomiast debiutują w Wietnamie. W związku z tym mamy dwa razy Galaxy A15, tylko że jeden LTE, a drugi z 5G. Wyglądają te telefoniki bardzo podobnie. Przepraszam? Wszystkie trzy jednakowo, bo ja 25 też tak Tak. wygląda. I tak naprawdę wyglądają jak Samsungi. No po prostu, aczkolwiek warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Teraz w serii się pojawia coś nowego, mianowicie na boku taka wypukłość na wysokości przycisku. Tak jest. No taki wystający element, jakby w którym dopiero wkomponowano klawisze głośności i włącznik z czytnikiem linii papilarnych. To umyka troszeczkę, dlatego zwróciłem na to Waszą uwagę, jakbyście oglądali rendery, bo łatwo ten szczegół po prostu Mam wypaść. wrażenie, że w Samsungu średni personel kierowniczy zawołał projektantów i powiedział: słuchajcie, wynaleźliście już najlepszy projekt obudowy, jaki istnieje na świecie.
więcej nam nie trzeba, zwolnić całe biuro projektowe. I zwolnili. W tej chwili po prostu jest jeden rodzaj obudów. To jest łatwe dla linii produkcyjnych, nie ma problemów materiałowych, wszystko wygląda to samo. Smartfony są rozpoznawalne, same zalety, same zalety. Daleka widać, że to Samsung ma po prostu trzy guziczki. No dobra, Meizu jakiś czas temu zgapiło ten design, ale tak naprawdę to wszystko wygląda dokładnie, dokładnie tak samiuteńko. I no nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Po co zmieniać rzecz, która jest doskonała? Doskonała, jeżeli ma się gigantyczną sprzedaż na całym świecie tego projektu, no tak, to może, nie wpływa to w żaden sposób negatywnie, to tylko takie rzeczy sprzedawać po prostu. No właśnie, ale może to ma to sens. Może nie ruszać, jak coś się sprzedaje. Tak samo przecież iPhone'y od jakiegoś czasu wyglądają prawie że identyko i też tak, się... ja właśnie piłem do iPhone'a, że skoro iPhone znalazł swój idealny design, to Samsung stwierdził, że też należy znaleźć idealny design, szczególnie, że wiążą się z tym oszczędności. No, no, na nasze czasy to jest rozwiązanie idealne po prostu. Tak, przychodzi projektant, a menedżer, weź zostaw, bo jeszcze co spieprzysz. No i to tak jest. A tak nawiasem mówiąc, to jak, ale to melodia przyszłości jeszcze troszeczkę. Jak chcecie oryginalnego telefonu, to Nubia już tak pojechała w oryginalność, że no właśnie, nie wiem, albo czu kąpiel, albo po prostu pokochać. Nie ma nic pomiędzy. Ale o Nubi to wam powiemy, jak będzie premiera. Zajrzyjcie sobie w newsy, to macie podlinkowane tam. Za moment się jeszcze Magic nowy od Honora pojawi i tam też jest taki z Porsche designem na przykład. Jest. Tak, o właśnie, słuchajcie. Taki, tak, mieliśmy gadać o Samsungu, ale no to już powiedzmy, Honor przejął Porsche design po Huawei, no i teraz Honory będą Porsche design, aczkolwiek wypłynął już render tego telefonu. Powiem wam, że nie jest to aż tak potwornie oryginalny design, jak w przypadku tej Nubii. Okej, jest ciekawy, ale taki powiedziałbym spokojny jednak. Natomiast w Nubii tam, no obejrzyjcie sobie ten telefon, ale srogie piguły weszły. Natomiast nie można temu smartfonowi odmówić oryginalności, już są nawet zdjęcia na żywo, więc widać, jak to będzie faktycznie wyglądało. No będzie ciekawy smartfon, ale tak jak powiedziałem, premiera dopiero przed nami, a wróćmy do Samsungu. W przypadku tego, który obsługuje wyłącznie LTE, tam jest Helio G99, czyli bez rewelacji. No ale jest typowa dla Samsunga bateria 5000 mAh. Jest Super AMOLED 6,5 cala. Znaczy, po raz kolejny mam problem z tymi wyświetlaczami. Samsung, słuchajcie, podaje dwie przekątne wyświetlacza, co jest zrozumiałe. Jak zobaczycie smartfona, to on ma dzisiaj, większość smartfonów ma zaokrąglone różki. No. Samsung podaje po prostu przekątną taką, która by była, gdyby tych zaokrąglonych rogów nie była, i podaje przekątną taką, która jest, tak? No tu ale ta pierwsza jest podawana jako pierwsza, czyli my też ją podajemy i to jest 6,5 cala. Natomiast de facto tam jest o te 0,2 mniej, tak? To robi tak różnicę jak najbardziej, bo cale są troszeczkę większe i dziesiąte cala są trochę większe niż normalnie, to nie jest w milimetrach. W związku z tym różnica jest. Niemniej, no pogódźcie się z tym. Kupa wartości dotyczących specyfikacji smartfonów jest podawana zawyżonych. To, co dzisiaj mówiliśmy o tym próbkowaniu dotyku. To nie tylko, to się naprawdę pojawia wszędzie. Niedokładne są rozdzielczości aparatów i wszystkiego innego. Niedokładne są pojemności baterii, dlatego zaczęliśmy podawać tam, gdzie producent podaje baterię jakby gwarantowaną, minimalną pojemność baterii. I tak dalej, i tak dalej. No to jest po prostu tak, że producenci podają, a specyfikacje sobie. No, a my podajemy za producentami. Tam, gdzie są wątpliwości dotyczące tych najwyższych wartości, zawsze w informacjach dodatkowych znajdziecie jakieś uściślenie, tak? Tak jak napisałem przy tym Vivo, że tak, 2000 podajemy, ale 300 to jest ta typowa, jeżeli chodzi o częstotliwość próbkowania dotyku. No i tak już, kurczę, jest. No tak jest, tak samo jest z przekątnymi wyświetlaczy. Producent oszukuje na cyferkach, gdzie tylko ma. Przepraszam, opowiada cuda o cyferkach tam, gdzie tylko może, bo nie oszukuje, tak? Pisze, dokładnie pisze, co podaje. Podają, natomiast podają te fajniejsze wartości, o może tak. No tak, no w przypadku pamięci też jesteśmy rąbani na pamięciach aż miło, no co wynika z dwóch faktów, ale nie o tym dzisiaj mówimy.
Wróćmy do tego Samsunga znowu. Jak mówiłem, Super AMOLED 6,5 albo 6,3 dla purystów, którzy wolą, żeby było 6,3, ale Full HD pracujący przy 90 Hz. Pamięci są ok, bo poza tymi 128 giga jest jeszcze 256, a poza czwórką jest jeszcze szóstka i ósemka. W związku z tym wydaje mi się, że można kupić taką wersję, żeby użytkownikowi po prostu to odpowiadało. No tak, jeszcze A15 mają miejsce na microSD do tego, także... Tak, jeżeli chodzi o aparaty, to tam jest 50 plus 5 plus 2 z tyłu, na diabli wiedzą na co potrzebna, no makro, 13 no. megapikseli z przodu i to w zasadzie tyle. Jedyne, tak, przed czym mogę ostrzec, właściwie dwie rzeczy, przed którymi mogę ostrzec, są na pewno wersje single i dual SIM. Jeżeli pojawi się u nas, prawdopodobnie będzie dual, ale jeżeli będziecie kupowali gdzieś, sprawdzajcie. Podobnie jest z NFC. Są wersje z NFC i są wersje bez NFC. W związku z tym też namawiam, żeby przed zakupem ewentualnie, jak będziecie szukali, jeżeli się zdecydujecie na ten model, sprawdzić po prostu. Tak, przy czym tak jak Jacek powiedział, ma to zastosowanie szczególnie, jak sprowadzacie ten model z innych dziwnych krajów, bo jak będzie u nas w dystrybucji, to na pewno będzie miał NFC. To jest jakby oczywiste. Ładowanie, nie wiem, czy wspomniałem, 25-watowe. No, to akurat u Samsunga to jest normą, niestety. Galaxy A25 jeszcze jest. Tak, ale jeżeli chodzi o tą wersję w 5G, to ona ma Dimensity 600 z plusikiem. I o tym warto pamiętać. I tutaj mamy podobną sytuację z NFC i z... Dual SIM-em również są obie wersje dostępne. Sprawdzałem dokładnie w certyfikacjach, po prostu pojawiły się i takie z NFC i bez NFC, z Dual SIM-em i bez Dual SIM-a. Tutaj jest bateryjka, taka sama jest, też jest 5000 mAh, tutaj podają minimalną pojemność tej baterii jako 4900, w związku z tym... Tak, A25 w zasadzie wygląda prawie, że tak samo, ma ekran troszeczkę inny, bo z wyższą jasnością, ma do 1000 nitów, tamte mają, sprawdzę zaraz, bo czy żeby wam nie pokręcić, ale chyba 850, 800. Piątka ma 800 i czwórka ma 800, tak. Tak, tak, czyli 15 mają 800 nitów, A25 już ma 1000 nitowy ekran, natomiast nadal to jest oczywiście Super AMOLED Full HD, 120 Hz odświeżanie. Tak, no to jest odświeżanie też wyższe jeszcze, bo tam były 90. Tak, no aparat znowu 50 megapikseli, ale tu z optyczną stabilizacją obrazu, do tego ósemka już szerokokątna, nie piątka, no i nieśmiertelna dwójeczka do makro, ciekawe kiedy się skończą te dwójki w końcu. Z przodu aparat jest 8-mego. Wróć, kłamie was. Ach, 13, jeżeli dobrze pamiętam. No, tak, tak, tak. Spojrzałem na ten. Kolory, 4 kolory do wyboru i mówię, design jest totalnie taki sam, więc tutaj no, wiele się nie da powiedzieć. No poza tym, że ekran trochę oldschoolowo wygląda skroplono czym i szeroką brodą na dole. Jeśli chodzi o konfigurację pamięci, to ja znalazłem tylko 128 plus 6, ale prawdopodobnie nie, jest ósemka pojawi też. Się więcej. Natomiast Samsung poza samym designem oszczędza również od dłuższego czasu w tych tańszych seriach na czujniku zbliżeniowym, w związku z tym tam nie ma dedykowanego czujnika zbliżeniowego. Wiem, że niektórych to rzeczywiście złości i irytuje, bo to jest jeszcze kwestia tego, jak to działa. Co tak, prawda działa nie w Samsungu. W Samsungu się nie spotkałem, żeby ktoś narzekał na tę emulację, natomiast w innych markach ludzie narzekają na emulację, jeżeli ma czujnika zbliżeniowego. No tak. To jest to, że wam się uruchamiają aplikacje, jak dotykacie do ucha, tak? Jak niedokładnie trzymacie. To jest akurat, emulacja czujnika zbliżeniowego najczęściej, niestety. No akurat w Samsungu to faktycznie ja też się z tym nie spotkałem, natomiast w bardzo wielu chińskich smartfonach to jest po prostu koszmar. I to jest właściwie wszystko, jeżeli chodzi o marki główne. Pojawiły się jeszcze pierdółki, takie jak w Indiach na przykład Lava Yuva 3 Pro. Adaś pisał o tym newsa. No, Maciek, coś ciekawego, Adaś, o tym telefonie? Wiesz co, akurat Maciek pisał, więc muszę zerknąć. Aha, Maciek, no co ciekawego, przede wszystkim taniocha. W okolicach 100 euro, czyli tam 400 z groszami.
To jest ta taniocha na Unisoku, tylko z 8 giga pamięci RAM. Tak, no właśnie to jest fajne, że pamięć jest przyzwoita jak na tak tani telefon, no bo przypomnijmy, no, poniżej 500, a mamy 828, czyli jest fajnie. Napędza go Helio G37, a wróć, napędza go Unisoc, te 616, w poprzedniku było Helio. 16, tak, Unisoc. Tak, te 616, no Android 13, więc też mogłoby być lepiej, ładowanie 18-watowe, szału też nie robi, ale bateria 5000, no to powinno w miarę dobrze działać, w miarę długo. Niestety ekran HD, tyle że z 90-hercowym odświeżaniem. Aparaty typowe dla niedrogiego telefonu, 50 z tyłu, 8 z przodu. Dosyć niebrzydka rzecz, muszę przyznać, bo no, tanie telefony rzadko bywają urodziwe. To nie dość, że jakość wygląda, to jeszcze nawet trzy fajne kolorki ma. No, jest to marka znana głównie w Indiach, więc do nas raczej nie dotrze, natomiast po prostu odzaznaczamy, że coś takiego wystąpiło. Jeżeli są wśród nas fani tabletów, to MatePad 11.5 Huawei się pokazał w wersji Paper Mate. Zastanawiałem się, co to takiego, nic. No po prostu matowy wyświetlacz, no tyle. Tak, no. Żeby się nie odbijało. Ale spoko, no Huawei pokazał też odlotowe słuchawki, które ponoć są bardzo wygodne, ale ponoć grają tak sobie średnio. Cześć, Niemniej takie wyglądają fajnie. Z dwóch stron są. Nie wiem, jak pojadę, to zobaczę, bo... Wygląda jak kolczyk troszeczkę. Z rzeczy zabawnych Black Shark, czyli dawniej była to marka robiąca gamingowe smartfony w ramach Xiaomi, teraz robią akcesoria, no wypuściła dwa gamingowe smartwatche. No. Gamingowy smartwatch jest dla mnie lekką niedorzecznością, no bo co może mieć? Jeszcze do tego niedrogi i stosunkowo prosty zegareczek inteligentny wspólnego z gamingiem, poza wyglądem takim trochę, chociaż też, no zobaczcie to sobie po prostu. Wiecie, to jest trochę jak ze świnką morską, ani świnka, ani morska. No. Ale no wypuścili, nie są drogie, może komuś się podoba, może są jacyś fani, którzy kiedyś mieli telefon Black Sharka i go dobrze wspominają, to sobie mogą kupić. Z ploteczek jeszcze Sony rozważa ubicie marki Xperia, to jest oczywiście plotka i to nie jest to, że Sony przestanie produkować smartfony, tylko po prostu przestanie je nazywać Xperia, tylko będzie je nazywać jakoś tam inaczej, może po prostu będzie Sony A, Sony B, Sony C, no zobaczymy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany z kolei tafonami, to dwa egzemplarze w tym tygodniu, Blackview BV5300+, i jeszcze jeden Blackview BV9300 Pro, ten drugi jest troszeczkę ciekawszy, bo ma z tyłu ekranik z zegarkiem, na którym tam można sobie powiadomienia i inne różne cuda wyświetlać. Natomiast oba nie są demonami prędkości. Jeden to jest Helio G72, drugi to jest Helio G99. Tak jak mówiłem, troszeczkę lepszy, trochę lepiej wyglądający i ten dodatkowy wyświetlacz ma. Tańszy z kolei ma pamięć minimalistyczną, ale jednak jako tako, dlatego że tam jest 128 plus 8. W tym wyższym to zresztą też jest 8 giga RAM-u, także nie ma... Ani przebój żaden, ani cudo. Po prostu powinno być odporne na wilgoć, wodę jako tako i na upadek, pod warunkiem, że nie upadnie z bardzo wysoka. To wiecie co, na dobicie. Na dobicie jeszcze na chwilę wracamy do Polski. Dwie premiery w Polsce, malutka i dużutka. Malutka, taka skromna, to jest Oppo A79 5G. Od niedrogi smartfon z obsługą 5G. O nim już mówiliśmy, więc bardzo skrótowo. Dimensity 6020, 8 GB RAM, 128 wewnętrznej. Co jeszcze? 6,72 cala LCD ekran, Full HD z 90 Hz odświeżaniem, jasność 680 nitów. Bateria 5000, 33-watowe ładowanie. 50 plus 2 z tyłu, 8 z przodu. Cena poniżej 1000. Druga premiera, taka duża, na którą wszyscy czekali. Wszyscy czekali, a mam wrażenie, że jak się doczekaliśmy, to już każdy me. Samsung Galaxy S23 FE przybył wreszcie do Polski. Mamy niestety Exynosa 2200. Wielu będzie narzekać, chociaż powiem szczerze, mnie akurat to dynduli, bo nie uważam, żeby jakoś dramatyczna różnica była pomiędzy Exynosem a Snapdragonem. Ja nie mówię, że jej nie ma, ale
Okej, okay, jak to się odczuwa, to spoko. Są ludzie, którzy odczuwają różnicę między odświeżaniem 90 a 120 Hz. Okej, okay, ja mam widocznie obniżony próg wrażliwości, bo patrzę na inne rzeczy. Niemniej, dostaliśmy dwie wersje, 128 albo 256 wewnętrzne i w obu przypadkach 8 giga RAM-u, 3200 i 3450, plus oczywiście wszystkie te promocje Samsunga, tam jakiś zwrot na kartę, jakiś tam odkup, jakieś tam pierdu. Zobaczcie sobie, bo szczegóły są w newsie, ja się nie będę na tym rozwodził. W każdym razie, jak ktoś czekał na fanowskiego Galaxy S, no to ma. Pytanie, czy ma. Emulacja czujnika zbliżeniowego. Sorry. Ale za to jest fajny fioletowy kolor. Miałem znowu użytkowników, którzy mnie poprawiali. Jedną rzecz nawet poprawili całkiem słusznie, nie pamiętam już w tej chwili co. Natomiast jeżeli chodzi o procesory, no to procesory, no słuchajcie, no większość Samsungów ma dwa procesory w zależności od rynku. Te, które wychodzą na tych rynkach lepszych niż nasze rynki, to mają Snapdragona. U nas najczęściej są Exynosy. Są oczywiście wyjątki na szczęście. No, Niemniej tak jest, no, szczególnie w przypadku single SIM-a. Single SIM-ów u nas nie ma. Single SIM-a są w krajach bogatych, bo tam nikt nie musi używać dwóch SIM-ach, bo tam na tamtama grają. W związku z tym tam po prostu jest jak jest. No, tam jest Snapdragon i jeden SIM najczęściej, a u nas jest najczęściej Exynos i dwa SIMy. No, tak jest. No. ale jak dla mnie ta premiera, już abstrahując od możliwości telefonu, bo ja nie mówię, że telefon jest zły, jest nawet niezły przy tych cenach, natomiast no, jest srogo według mnie spóźniona. Ten telefon powinien pojawić się jakoś, nie wiem, we wrześniu może. Ale tak, no słuchajcie, zaraz mamy premierę Galaxy S24, gdzie ten najtańszy model może okazać się atrakcyjniejszym już od tego. Oczywiście będzie droższy, ale nie jakoś tam nieziemsko droższy. No to kurczę, no. Nie wiem, nie rozumiem tego, ale Znaczy, dobra, bardzo możliwe, że to jest Samsung wie na pewno. problem ten sam, który dotyka całej branży, mianowicie Dokładnie, problem z klamoszy. podzespołami, bo od No. strony marketingowej nie ma żadnego uzasadnienia, żeby tak późno robić tę No premierę. Podejrzewam, że to jest problem materiałowy po prostu, problem z dostawami, problem z produkcją, problem z różnymi innymi rzeczami, które się nawarstwiają w tej chwili ze względu na ogólny kryzys na rynku tak. podzespołów elektronicznych. No tak, ale mówię tak, mam wrażenie, że ten model tak trochę po macoszemu potraktowano, ale no, to jest po prostu wrażenie. Wydaje mi się, że dużo lepiej by się sprzedał, gdyby przybył, nie wiem, mówię tak, wrzesień, na początek szkoły, dzieciom na zachętę kupić Galaxy S. No tak mi się to klei oczywiście, ale no, ja się nie znam na marketingu, więc dajmy spokój. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o ten Idziemy tydzień. dalej. Znaczy, oczywiście w tygodniu zdarza się całe mnóstwo rzeczy, o których nie mówimy. Oglądajcie Mówimy sobie głównie o urządzeniach. jakiekolwiek. Zajrzyjcie do Adasia newsów, do Adasia i w ogóle naszych newsów, bo w końcu No nie tylko tak. Adam pisze. No. Natomiast czy Maciek, czy zdarzają się również inni autorzy? Natomiast zapraszamy Was nie na przyszły tydzień. To my chyba powinniśmy Wam Nie. życzenia złożyć. No właśnie. No, to wesołych świąt zimowych, kochani. Wczesne trochę życzenia, ale szczęśliwych, radosnych, najlepiej z bliskimi spędzonych, mimo tego, że nawet nie wszyscy tych bliskich tak bardzo lubią, ale warto raz do roku się naprawdę spotkać Raz i do roku pobyć, wytrzymacie. bo nikt wam nie powie tyle praw, co najbliżsi wam powiedzą przy stole wigilijnym, jeżeli siadacie do stołu wigilijnego. Także Stracę miłości, radości, chleba. może wam się wypocząć uda w święta, mam nadzieję, że wam się uda. No i co? Nowych sił na nowy rok również. Dokładnie. Ja Wam jeszcze życzę szampańskiego Sylwestra, żeby był niezapomniany, żebyście się wybawili, żeby Was nogi bolały od tańca, gardła od śpiewu. No i żebyście fajnie z optymizmem i świetnymi humorami weszli w ten nowy rok, a my się zobaczymy właśnie już w nowym roku, w noworoczny. Nie wiem, kiedy tam piąteczek wypada, ale zaraz spojrzę i już Wam od razu powiem. Piątego. Piąteczek wypada 5, więc się widzimy 5 stycznia. Nie No i wiem, jak wy wytrzymacie bez nas 2 tygodnie. To jest prawie 3 w zasadzie. no. 3 tygodnie. Kurczę, dacie radę chyba, co? W każdym razie nie opuszczajcie nas, wróćcie w nowym roku do nas do oglądania. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Trzymajcie się. Cześć. Hej.